Artur Szczepaniak na gorąco po walce. Jak się czujesz po tym pojedynku? Czuję się naprawdę bardzo dobrze, mogę powiedzieć. Bardzo zadowolony z debiutu, z wygranej. Walka mogła być lepsza, dostałem kilka razy, ale poszedłem w zapas, więc było ok. Chyba cenne zwycięstwo, co? Nad Jivko Stoimenowem. Cenne tak, miał więcej walk na koncie, miał więcej wygranych, tak, ale plan był tylko jeden, wygrana i to mamy. Udało się przed czasem w piękny sposób to zakończyć, no to chyba lepiej sobie tego debiutu nie mogłeś wymarzyć tak naprawdę. Nie, nie mogłem. Była w pierwszej rundzie tak, było podanie, ale plan był inny, ale wykonany, mogę powiedzieć. No dobra, a co chciałeś zrobić inaczej? Z trenerami obgadaliśmy właśnie więcej pracy w stójce, w zapasach, ale był szybki parter, kilka razy właśnie obebrałem w pierwszym rundzie, ale dobrze się zregenerowałem, poszedłem w zapasy i właśnie były właśnie te ciosy, łokcie i zakończenie. Duża presja przed startami w KSW, co się czuje na dzień przed walką? Dzień przed walką był właśnie relaks, nie było dużej presji, ale właśnie w dzień dzisiejszy, gdy właśnie się widziało wszystkich znajomych, rodzinę, która przyjechała z zagranicy, tak, wtedy się właśnie zaczęło czuć presję. No właśnie, zdradź, gdzie ty na co dzień trenujesz, bo może nie każdy wie. Ja mieszkam na co dzień w Genku w Belgii i trenuję w Team X Fighter Gang, tak, tam jest klub, w którym właśnie zacząłem moje treningi od lat 14. Więc tam się wychowałem, tam zacząłem trenować, tak, więc stamtąd pochodzę. Jak stoi MMA w Belgii? MMA w Belgii stoi właśnie tak nie za wysoko. Mamy kilku zawodników, tak. Jeden jest zawodnik też, który walczy w KSW, to jest Donovan Dasmi, też z Belgii. Ja jestem z innej prowincji, tak, ale też walczę, też jestem zakontraktowany w KSW. Ale w Belgii nie ma właśnie takiego wysokiego MMA niestety. Co dalej? Kiedy kolejna walka? Na razie nie wiem. Po walce usiądziemy wszyscy z trenerami, z moim menadżerem przy stole i obgadamy co dalej. Na razie tydzień, dwa odpoczynku, regeneracja i wracam na treningu. A będzie dzisiaj świętowanie? Będzie, ale niestety jutro wracam do domu, więc nie za długo. Gratulacje, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.